O, próbujemy to w ten sposób włożyć i nakrętką załapujemy gwint. To idzie z reguły bez problemu. O, w ten sposób, nie? I teraz bierzemy dwa klucze i skręcamy, dopychając przewód do łącznika. Pamiętaj, że trzeba dopychać przewód do łącznika, żeby ładnie się to nam zacisnęło. No i to jest cała filozofia zakowania przewodu, który tam ma metrów w kłębku, jest 25 około z reguły. My sobie go ucinamy na ile tam nam potrzeba, czy metr, czy pół, czy tam, nie wiem, 10 metrów załóżmy. No i te zakucia są różne. Właśnie, różnych właśnie średnic, jak mówiłem. Tu akurat mam na stole, to jest otworek z tyłu właśnie 12. No i są tutaj, tak wam pokażę, jeszcze właśnie jest 6, czyli gwint jest 12. Gwint 12 w środku, przewód tekanowy 6. Tu jest 8, którą wam pokazywałem właśnie. Tu jest 10, tu jest 12. Są również 14, 15, 16, 18 też, nie? Może wam jeszcze pokażę przewody, jak to wyglądają. O, tu są generalnie przewody właśnie te poliamidowe, nie? O różnych średnicach właśnie. Wyjątkiem są przewody do centralnego smarowania, które po zewnątrz mają też wymiar, załóżmy tam 5 czy 6, ale grubość ściany jest wtedy 2 mm, w tych jest milimetr. Nie? Te przewody wytrzymują ciśnienie nawet do 40 atmosfer. Nie lubią, po prostu nie lubią iskier. Jeżeli się gdzieś tam coś spawa, czy coś robi się ogniem, trzeba na nie bardzo uważać, bo można je popalić łatwo. Nie? Właśnie nawet taka iskra od spawania potrafi zrobić minimalną dziurkę, która właśnie stopi przewód, no i będzie tam nieszczelność jakaś, wiadomo, nie? Tu jest nawet właśnie taki, może licho widać, ale o, takie średnicy są, takie średnicy. Tu jest akurat, o, pełen kłębek sobie wisi, nie? To jest bodajże 15 akurat. Tak, tu jest 18 przykładowo, o, coś takiego, nie? Jak będziecie mieli pytania, to piszcie w komentarzach, na pewno wam coś pomogę odpowiedzieć. Są do tego jeszcze różnego rodzaju złączki, ale to może następny filmik zrobię. Tak z ciekawości wam pokażę tylko, o, coś takiego przykładowo. I tu jest szybko złączka wtedy, w który wkłada się ten przewód. A z drugiej strony mamy gwint przykładowo. Tu jest kolankowa, są proste takie złączki też. Złączek jest różnych, dużo rodzajów. Są szybko złączki, tutaj są trójniki, są czwórniki też, również, o, przykładowo mogę wam to, są właśnie też mosiężne, są tak zwane też, że można złożyć przykładowo, bardzo ciekawe złączki, o, coś takiego, nie, że się wkłada przykładowo, można inny temat, ale tak wam tu pokażę, po prostu tylko osobny filmik nagram. O, są również takie ciekawe złączki też do tych przewodów właśnie, nie? Jest tego naprawdę masę, wybór jest dość duży. Jakby coś piszcie, postaram się wam pomóc wyjaśnić. Można jeszcze kupić takie od razu, o, kompleciki też, nie? Do złączania właśnie dwóch przewodów. Można redukcyjnie też to robić, nie? Że przykładowo z jednej strony jest gwint, załóżmy tam 14, z drugiej załóżmy jest gwint 18, o, coś w tym stylu. Tu są stożki, bo są też bez stożka, ale trzeba patrzeć, właśnie uwagę zwracać, żeby były stożki, bo jak nie ma stożka, to nie zaciśniemy po prostu tego przewodu, nie? Także to chciałem taki krótki filmik wam pokazać. Na dzisiaj tyle, dzięki.